Witam serdecznie, jestem Rolnik Szuka, a to jest kolejny materiał, gdzie przybyłem do Kamila i Oskara i mam zamiar zaprezentować ich ciągnik. Powiedzcie panowie, jakim ciągnikiem dysponujecie i co będę dzisiaj nagrywał? Case Magnum 7210 wersji Pro. I to jest sprzęt, który musicie obejrzeć. Ja jeżdżę z bananem na buzi tym ciągnikiem. Pierwsze poszukiwania zaczęliśmy od John Deere'ów, można powiedzieć. Zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na modele 7.7, 7.8.10, 7.0.0. Tą starą serię, kwadraciaki tak zwane. Udało się namierzyć 7700 z przebiegiem 1600 godzin. Nie wiem, czy to było możliwe, ale faktycznie wszystko w środku wskazywało na to, że był oryginalny. Nawet tam rozmawialiśmy ze serwisantami, z takim zaprzyjaźnionym, co częściami też się zajmuje, tylko i wyłącznie John Deere'a. Obstawiał, że jest możliwy taki przebieg w takim ciągniku prowadzony z Holandii, no ale nie udało się. Duże pieniądze było za niego, nie udało się kupić. No i co, no wtedy dalej szukaliśmy, nie wiem, może jakąś 7, 7, 7,20, 7,8, 20, 30, no ale, no, ale to już nie przemęczone te ciągniki strasznie były, tak? Coś fajnego znaleźliśmy, do mały przebieg, to ośki przedniej nie było, no i to turbina coś tam nie chodziło. Małe godziny, ale nie tak do końca się podobało. Tak? Celowaliście w takie naprawdę czegoś fajnego. Coś fajnego, z małym, z mniejszym przebiegiem, mógłby być większy, ale żeby to zadbane było, tak? No i właśnie znajomy też, który kiedyś pracował w dużym gospodarstwie, mówi, szukaj case'a, mówi, starego Magnuma, mówi, te ciągniki to mój nie do... One mają opinię super. No, twierdzą, że jedne z najmocniejszych ciągników, tak? Taką opinię mają. Ja za dzieciaka pamiętam, jak wracałem ze szkoły podstawowej, przyjeżdżaliśmy koło takiej spółki, to 98-99 rok był, to był pierwszy zachodni ciągnik 70, chyba 30 albo 40, to były 74 chyba tak, tylko że było to nie prosto, tylko wersja poprzednia, to chodził z piątką rabewekiem obracanym na kole, to w tamtych czasach to było, nie wiem, to było jak maszyna z kosmosu, tak? No to na rower po szkole jechałem oglądać, jak to w polu pracowało. Ten egzemplarz naprawdę jest ładny, ale czy on od początku tak wygląda? No nie było od początku, aczkolwiek jak udało się trafić mechanicznie, żeby było wszystko sprawne i żeby miał takie w miarę sensowne godziny. No ma niby tam około 13 tysięcy godzin. Obstawiamy, że jest oryginalny przebieg, bo nie wiem, tylnie opony są Firestone'y. Tak jak czytaliśmy na stronie Firestone'a, od 2000 roku jest bity data produkcji. Na oponach. Na tych oponach nie ma. No to niby 97-98 rok, no to teoretycznie mogłyby być opony z tyłu oryginalne. No silnik jest zdrowy, nic nie robione kompletnie. Teraz mieliśmy taki przegląd, robiliśmy to turbina w zero luzu. Ciśnienie na silniku trzyma książkowo, także no silnik jest naprawdę zdrowiutki. Od niedawna działa mój sklep www.rolnikszuka.tubeshop.pl, w którym możecie nabyć koszulki, bluzy oraz inne gadżety związane z naszą wspólną branżą, rolnictwem. Dla zainteresowanych zostawiam link pod tym filmem i wracam do prezentacji. Seria Pro Magnuma produkowana była w latach 97-99. Te widełki troszeczkę mogą się różnić, tak znalazłem gdzieś w prospektach. Tutaj model 7210 jest najmniejszym modelem z serii Pro. Największy był 7250 i te widełki mocowe to od 170 do 260 koni mocy nominalnej. Ostatnio przy tym remoncie wyciągnięte były siłowniki z maską i tak trochę się zostały. Magnum tej serii dysponuje sześciocylindrowym silnikiem marki Cummins. Mamy tutaj 8,3 litra pojemności. Pierwsze dwa modele nie miały interkulera, reszta miała, był to interkuler mokry. Z lewej strony maski mamy taką dolną klapę, po której odsłonięciu ukazują się dwa filtry paliwa. Mamy dostęp do miarki poziomu oleju. Pompa wtryskowa też częściowo jest widoczna. Powyżej filtr powietrza suchy,
Jest dość wysoko, ale tutaj dostęp jest wygodny. Mamy zbiornik na sprężone powietrze układu pneumatycznego, a przy nim zbiorniczek metalowy. Jest to zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Z prawej strony możemy pokazać, że mamy tutaj turbo sprężarkę. Ciekawym przypadkiem jest tutaj filtr płynu chłodniczego, który znajduje się w układzie. Widzimy też sprężarkę układu pneumatyki. Właśnie te części zamienne, które są dostępne, to są oryginały, nie? No tutaj tak, nie? Da się dostać. To... Aczkolwiek jak porównywałem tłumik drgań, no to 600 chyba coś tam złotych do 1800, tak? No ale ten za 1800, no to był z oryginału ten 600 zamiennik. No wzięliśmy z oryginału z tego względu, że no... wyglądał najsolidniej. Przynajmniej jak trząsłeś kartonem, nic nie dzwoniło. No. Właśnie jak dostaliśmy informację, żeby takiego ciągnika szukać, to znaleźliśmy koło Grudziądza. Tam można powiedzieć, że takie zagłębie tych ciągników jest. Nie, case jako Steyr. No case, ależ case, tam też case był i Steyr. Dwa tam były, dwa oglądaliśmy. Podjechaliśmy oglądać i było podane, że 13 i 15 tysięcy godzin. Wsiedliśmy do tego ciągnika, jak zobaczyłem, to tak... No, ale tam chyba nie jedynka, to już tylko dwójka albo trójka. Dwójka albo trójka, dokładnie. Była. Zmęczony ciągnik. No wiadomo, że te ciągniki nie chodziły na małe gospodarstwa. To pracowało na dużych, to tak jak tutaj u nas takie duża spółka, tam kilka tysięcy hektarów, to jak tutaj opowiadali, no to na trzy zmiany takim ciągnikiem jechali. No i taty brat, wujek znalazł na Facebooku. Tak, przez Facebooka. Gdzieś tak tam rzucił, gdzieś na jakąś grupę, tego stronę tam się zapisał. No i co, no krótka piłka, spodobał się. Aczkolwiek to obstawialiśmy, że przy takim ciągniku na pewno coś będzie do zrobienia, tak? Okazało się, że na biegach nieparzystych ciśnienie miał małe. No i tak były przypuszczenia, że może być coś nie tak, bo mówię, no taki ciągnik już w takim wieku, to raczej już to mało kto sprzedaje, jak jest dobry, tak? I z czym to się wiązało tutaj? No, wiązało się z tym, że zginęły biegi nieparzyste w żniwa, no i remont skrzyni, tak? Się okazało, trzeba było zrobić, aczkolwiek to, nie wiem, proste to są maszyny, ja tam człowiek taki trochę tam mechanikuje. Baliśmy się może, nie wiem, jakiegoś tam remontu czy coś, ale to naprawdę jest, to jest prostsze od 60, ja to twierdzę. To jest właśnie ten taki strach przed nieznanym, nie? Tak, w tak. W Polsce jeszcze no, te zachodnie ciągniki, każdy się bardzo tego boi, że jak coś trzaśnie, to będą duże koszty, no i jak to naprawić, nie? Kogo znaleźć? A tak naprawdę, jak się chce... No po rozebraniu okazało się, że jest uszkodzony był uszczelniacz na wałku koszów biegów parzystych, nieparzystych. To, no to koszt tego uszczelniacza jednego, no to 60 zł jest, tak? Tak plus minus, no zależy jak się kupi. No ale jak już był rozebrany, no to kupiliśmy założony nowy tłumik drgań. No wiadomo, wszystkie uszczelnienia, jak już było rozebrane, no to na tych koszach wszystkie taczki przejrzeliśmy, no to taczki, no wzorowo wszystkie wyglądały. Ale skrzynia była robiona. Tak. Skrzynia okazało się, że było coś na pewno tam dłubane, bo uszczelniania były już nie niebieskie, tylko żółte. Jak ktoś tam troszeczkę się zna, no to wie, seryjnie były zakładane niebieskie, a później w oryginale są żółte. No i co zrobiliśmy? Złożyliśmy i ogień. To się wiązało tak z rozpołowieniem? Tak, dokładnie. Z rozpołowieniem, wyciągnięciem skrzyniem. To jakieś, no bo ta skrzynia już jest pod ciągnikiem tutaj. Tak, nie? To jest skrzynia, jest z dwóch części się składa. To jest wał, trzy wałki są z koszami i potem jest dalej kosz biegu wstecznego, sprzęgło, czyli on z dwóch połówek, tak jak się pośrednia i główna się składa. No to trzeba było dojechać silnikiem. No teoretycznie, no to w jeden dzień rozjechany, zweryfikowane części, na drugi dzień części do Torunia polecieliśmy, po części, trzeci dzień składanie, ale na spokojnie, także tam popołudniami faktycznie było czyli robione. Czyli nie było to jakieś tutaj właśnie, nie wiem, podnoszenie kabiny? Co nie, to naprawdę, to jeżeli chodzi o, to tak wszystko przemyślane jest, żeby naprawdę to szybko i sensownie rozebrać, złożyć, naprawić. I... Ale to tak może zacznijmy od początku, bo od remontów to zaczęliśmy od końca. Przyjechał do nas w marcu w zeszłym roku. Zajechaliśmy tam w okolice Gliwic. Zajeżdżamy na ten plac, patrzę, stoi ten Magnum. Ja do taty mówię, w porównaniu do tamtych, co oglądaliśmy, spojrzałem na tego, mówię, oczy się zaśmiałem, że się zaświeciły i mówię, że musi być nasz.
no nawet podejdźmy do tyłu może, ciągnik prawie 13 tysięcy godzin, a no nie ukrywajmy, luzy są zerowe, tak, o, wszystko jest sztywne i wszystko oryginalne. Tutaj zamysł taty do robienia szyny zaczepowej, bo te ciągniki oryginalnie nie miały. Rozbudowa hydrauliki o dodatkowy czwarty plaster oraz dołożenie piątej sekcji sterowanej na elektrozaworze. Kurczę, takie potrzeby macie hydrauliczne? No, to leżówka ma 10 no, na pełnej hydraulice, tak? Włącznie z wółką, z głębokością, no także no, ma 10. Nawet przy zakupie, tak? Nie zastanawiał się, ile to będzie par. No to jak już był, tam dubaliśmy przy tym ciągniku, no to, no to szukamy drugi paster do rozdzielacza, żeby cztery miał pary, no i później przez elektrozawór rozgałęzienie na piątą parę. Hydrauliką tutaj nie ma najmniejszych problemów, tak? Nie. Tu jeżeli chodzi o to, to naprawdę tak. Ale to jest grubość, nie? To wszystko, nawet jak, wiesz co, jak rozebraliśmy, to cholernie wszystko wielkie, tak? Czy kosze sprzęgłowe, tarczki, no to wielkości talerza dużego. W porównaniu do John Deere'ów posiadamy dwa modele, 6620 Premium i 6630 w komforcie, to one praktycznie wieszaki mają, zaraz się kończą przy kole, a tutaj, no nie oszukujmy się, wystają bardzo mocno poza obrót ciągnika. Wszystko takie grube jest. Tak. To z kabiny, jak się człowiek obróci, lekko powstanie, to widać, a jeżeli by byłyby krótsze, to no nie ukrywajmy, nie można by było nic zobaczyć z tyłu. I przy zapinaniu też wygodnie, no, nie? Dużo wygodniej. Do maszyny dojść, bo faktycznie są wysunięte. Bo siewnik się zaczepi, to można tu zmieścić, tak? A w John Deere trzeba skakać. No ciężko jest, nie? I to jest właśnie to, że tego typu maszyny były fajnie przemyślane pod użytkownika, nie? To takie jest, mam wrażenie, troszeczkę też. Kiedyś chyba, nie wiem, dla mnie to, ja tak uważam, że kiedyś jak ktoś to było projektowane, to projektował to inżynier, tak? Bo dzisiaj to ekonomiści wszystko projektują, to nie czarujmy się. A to zrobił pan sam, wyspawał? Tak, to jest, o, to możemy wspomnieć, to możemy podziękować też panu youtuberowi Kłosowskiemu, który ma też case'y, to tam jesteśmy w kontakcie, jakiś tam mamy ze sobą, to dzięki jemu tam odrysował nam tą płytę. No i mamy tam zaprzyjaźniony taki zakład, nam to powypalał i pospawane zostało, bo ogólnie bardzo, bardzo długo trzeba czekać. Tam jak ja dzwoniłem, to gdzieś od 8 do 12 tygodni, tak? A no to nam potrzebne było na już, no to czasu nie było, tak? Na to, żeby czekać. Tył ciągnika Magnum wygląda bardzo solidnie. Ta grubość tych ramion robi ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie. Mamy tutaj siłowniki wspomagające, które w tym modelu jakby są w stanie w sumie z głównym siłownikiem podnieść 7200 kg. Kolejne modele większe miały już większy udźwig, 8500 kg. I była to tylko różnica właśnie tych siłowników wspomagających widocznych. Tutaj były po prostu większej średnicy tłoczyska. Specyficznie tutaj wygląda wyprowadzenie wałka odbioru mocy. Mamy tutaj tak naprawdę dwa wałki, 540 i 1000. W większych modelach był to tylko wałek 1000, ten wielofres. I tutaj jeśli ktoś chciał mieć 540, no to często było tak, że te przystawki po prostu były zamieniane od mniejszego modelu, by to 540 obrotów na minutę wałka mieć. Wyjścia hydrauliczne wyglądają w tym momencie troszeczkę inaczej niż oryginalnie. Wcześniej fabrycznie były podzielone częściowo na prawą, lewą stronę. Tutaj przez rolnika została dorobiona taka płyta z otworami, zamontowane zostały złącza. I teraz jest ich 5 par. Mamy dzielnik oleju, który zwiększa nam o kolejną parę wyjść. Mamy pneumatykę, dwa wyjścia, czyli dwuobwodowa pneumatyka plus starego typu jednoobwodowa, siedmiopinowe złącze elektryczne, wolny spływ. W tym miejscu znajduje się wlew oleju do przekładni, a tutaj znajduje się miarka poziomu tego oleju. Wchodzi aż 180 litrów. Oryginalne szyny są dotąd, nie? A ja chciałem ogólnie, żeby mi donny zaczep kulowy wszedł, dlatego płyty są dorabiane, co troszeczkę z mocniejszego, większego, lepszego materiału, bo jest gatunkowej stali, bo jest 20, a tak jest płyta z 10 zrobiona, no i to też to wszystko takie to masywniejsze zrobione jak z oryginału. No tak. I co, no i jak go przyjechał, no to wizualnie trochę odświeżyk. Z porządku był troszeczkę, mówię, maskę trochę podmalujemy, bo to już... Nie, zaczęło się od drzwi. No, może od drzwi, najbardziej, tak, bo... odstawały kolorem i były widać, że lekko uderzone. Ktoś się prawdopodobnie otworzył i ruszył. I były lekko wgięte drzwi.
A zaczęło się od tego, że jak drzwi tata pomalował, to wtedy plan już na cały ciągnik. Z zewnątrz jest pomalowane, są plastiki, tak, błotniki, maska, dach, tak, i kabina została odświeżona, tak, a reszta jest wszystko w oryginale. No i felgi zostały też, no bo to, no wiadomo, z biegiem czasu to te farby to tak... Podpryskiwały. Znaczy może nie, ale to tak już mętnie to wszystko wyglądało. No. Ma zbiornik tutaj? Tak, zbiornik ma ogólnie jeden, ma pod kabiną. Tutaj w kole tu w tym jest. Miejscu. I ma drugi, bo ma dwa zbiorniki. Ma z tyłu. 400 chyba, 80. Jak dobrze, 70 litrów wchodzi w te dwa zbiorniki. Tutaj jest on w kole umieszczony. Taki trochę skomplikowany. No jest skomplikowany. No jedyny minus tego ciągnika to jest bardzo mała kabina, tak? To jest minus, a tak no... W porównaniu do John Deere'ów to u nas John Deere ciąga ADP, zawieszany siewnik, to tutaj tylnie oczka już są tak wybite, że luz to jest na granicy pół centymetra. No już tam jeszcze sezon, dwa i do wymiany będzie ten pomocowanie. No. Tak, no ale to tam no, ciężki, musieliśmy trzeci otwór cięgle wiercić, żeby dał radę podnieść, no i... No i przyszedł też... bezorkowiec, no i co, no i większy ciągnik, tak, bo może tam jakoś tam, jeżeli chodzi o ilość ciągników, to by w gospodarstwie w zupełności wystarczyło, tylko że za małe, tak. U nas też ciężkie ziemie są, to też można nawiązać do tego. Cztery skiby, ciągnik 180 koni, cztery skiby i po burakach 2 lata temu. 2,5-3 na godzinę. U nas wszystko przez siłę idzie, tak. Maszyny się nie wycierają, ale pękają, jak to można. Świateł dokładaliście, tak, pewnie. To też były oryginalne jakieś już zniszczone, czy... No. Czy zniszczone? Nie. Zniszczone to ktoś właśnie kupił, gdzie też ktoś remontuje ciągnik. Na Facebooku gdzieś tam pokazaliśmy przednie z lampy, no i gdzieś tam ktoś się zgłosił, czy posiadam tylnie i oryginalne jeszcze przednie. No ale zamysł jest, żeby zrobić pełen LED. Mamy już do przodu kupione pozycje z kierunkami LEDowe. Tylko jeszcze nie było kiedy czasu, można powiedzieć, że je założyć, bo tutaj trzeba będzie mocowanie trochę przerobić. Jeszcze jest plan, żeby dać te lampy przełożyć tutaj na słupek, bo są trochę za nisko i nie dają zamierzonego efektu. No i z przodu do jazdy dziennej będą też wymienione na LEDowe. No ostatni zakup, można powiedzieć, to są lampy w masce. No te tutaj oryginalnie nie było. Tak, są lampy, tylko że są zwykłe, tak? A tutaj jest LEDowy kupiony. Tutaj włożyliście LED, ale to tak... Nie, to jest cały kompletny. To jest lampa, bo wkładana tutaj. Na AliExpress kupione, to są na rynek. I pod niego robią... Tak, robią. Ale wykonanie, przyznam się szczerze, że jest lepsze, bo jest na odlewie, to jest chyba jakieś tam duraluminium czy coś, a oryginalny był plastik, tak? A to tak naprawdę solidnie wykonane jest. Nawet na grupie Magnuma tam wrzucaliśmy zdjęcia, się pytali, czy jakościowo. No jakościowo petarda są, naprawdę. No, no nie są tanie, ale no było warto. 1500 zł nam wyszedł komplet tych lamp. Poza tą skrzynią jeszcze jakieś takie... Nie, tylko to. Nawet nie, rzeczy? Nie, kompletnie nic. Jedynie to uszczelnienie, bo łożyska faktycznie zostały, bo sprawdzaliśmy luzy, było wszystko ok, no to zostały wszystkie. Jedynie uszczelnienia poszły nowe i tłumik drgań, no i faktycznie nic więcej. No i jeszcze czeka nas mały remont przedniej osi, przedniego mostu. Uszczelniacze poleciały na zwolnicę. No to akurat w tych to jest taki ich mankament, że to z wiekiem po prostu te uszczelnienia. Ale na razie nie kapie, tylko tak lekkie zapocenia są, także... Z czasem pewnie trzeba będzie to zrobić, tak? Przedniego jakiegoś obciążnika? Jest, obciążnik jest zdjęty, bo jesteśmy faktycznie na etapie projektowania przedniego tuza. Czyli też by się przydał tutaj, tak? No będzie tuz, tak? Także no tam już wstępnie rozmawialiśmy też właśnie z wypaleniem. Musimy teraz rysunek zrobić, i dlatego są obciążniki zdjęte i musimy ten cały postument odkręcić i wyrysować i dać do wypalenia płyty. Będziemy działać z używki, ciężko cokolwiek dostać. Gdzieś tam pisałem na Oliksie chyba z pół roku już, jak przeglądam gdzieś tam po ogłoszeniach. Nie no, jak ktoś raczej sprzedać to całość tuza, nie? I... Za schodkami znajdują się dwa akumulatory. Instalację mamy tutaj 12-woltową. Pod tą klapką znajduje się również taki stworzeń, dzięki któremu możemy się podpiąć, aby doładować na przykład
ciągnik, gdy dojdzie do rozładowania. To powiedział, że jest to pierwszy ciągnik, który w ogóle maszynę zaczepową dołożoną i który ma komplet schodków zrobione. Zrobiony komplet schodów oryginalny. Co prawda są, widać, lekko pospawane, tak, tutaj, ale mówi, że jest to pierwszy ciągnik, który ogląda. Który naprawia, ma wszystkie osłony. No. Ale co, że schodki się łamią, tak, czy? W większości w ciągnikach są połamane schodki. Nie? Mamy siedzenie operatora. Siedzenie, jak go kupiliśmy, było już zmienione, bo oryginalnie trochę inaczej wygląda. No jeżeli chodzi o ciągnik, no to trochę mało przestrzeni, jeżeli chodzi o kabinę, bo dosyć ciasna jest. To najlepiej, jeżeli jeździ tylko operator. Fajnym rozwiązaniem w tym fotelu jest, że można sobie go tu obrócić, nogi też wyciągnąć, także bardzo wygodnie. Przekładnia Magnuma to 18 biegów zmienianych pod obciążeniem. Możemy wykonywać to za pomocą tej dźwigni, czuć takie przeskoki tutaj od neutralnego po 18 bieg się przełączamy. Do tego mamy biegi pełzające, które uruchamiamy poprzez przepchnięcie tej dźwigni na prawo. Teraz ustawiło nam się ograniczenie przy pozycji 12, lecz tak naprawdę biegów pełzających mamy 6, działają one tak jakby co drugi bieg i dopiero on wtedy się zmienia. Jeśli chodzi o biegi wsteczne, 4 do tyłu, z tym, że w dwóch miejscach widzimy zlokalizowane. Tutaj najwolniejszy pierwszy bieg, później drugi. I kolejne miejsce, gdzie mamy biegi wsteczne. Tutaj trójka i czwórka. Także to jest cała zasada zmiany biegów w tym ciągniku. Myślę, że łopatologicznie wręcz tutaj to wszystko działa. A jeśli się na to patrzy pierwszy raz, to może wydawać się niezrozumiałe, a jest to naprawdę proste. 4 dźwignie do sterowania rozdzielaczem hydrauliki zewnętrznej. Tutaj rolnik, który nabył ten ciągnik, zastosował sobie jeszcze taki dzielnik strumienia oleju elektryczny, przełącza sobie tutaj przycisk i ostatnią dźwignią steruje również 5. parą. Sterowanie podnośnikiem, tutaj ustalanie głębokości, czyli tak naprawdę możemy sobie podnosić, opuszczać tylko tą dźwignią, ale mamy elektrycznie sterowane również podnoszenie poprzez przycisk. Podnosimy, opuszczamy po wcześniejszym ustawieniu sobie wysokości podnoszenia oraz szybkości opuszczania, opadania, z jaką chcemy, by maszyna nam się zagłębiała, opuszczała. Włącznik wałka odbioru mocy, włącznik blokady mechanizmu różnicowego z pozycją automatyczną, włącznik przedniego napędu również z pozycją automatyczną. Przy większych prędkościach po prostu nam rozłączy napęd, by tego mechanizmu nie niszczyć. W tej części mamy podświetlane piktogramy. Widzimy, że wskazują nam kierunkowskazy, pozycję parkingową, wykrzyknik to jakieś błędy. Włączanie koguta ostrzegawczego i tutaj ten przycisk, o którym mówiłem, że służy do załączania 5. pary. Regulacja siłowa, tutaj te 2 potencjometry i również pod klapką ustawianie tutaj czułości, prawdopodobnie uślizgu kół, przy której ma reagować podnośnik. Także żeby się nie zakopać tym ciągnikiem, odpowiedni uślizg zachować, to również elektronika tutaj będzie nad tym panować. Niżej, z prawej strony fotela operatora, znajdziemy pokrętła ograniczające nam przepływ na złączach hydraulicznych. I można zauważyć, że tapicerka była na nowo robiona, plastiki też były malowane. No jeszcze został nam do pomalowania ten górny plastik, ale też skończyliśmy go przed samymi żniwami i nie było, można powiedzieć, kiedy. Później siewy. No radio na początku działało, teraz nie działa, to jeszcze jest, podejrzewam, że oryginalne radio. Ale w takim ciągniku to radio się nie słucha. No ja mówię właśnie, to lepiej otworzyć sobie szybę i posłuchać dźwięku silnika, jak silnik pracuje. Jeżeli chodzi o pracę tego ciągnika, no można powiedzieć, dla koneserów dźwięku, to jest naprawdę przyjemny dźwięk, bardzo fajnie chodzi. Ten ryk też ma taki wyczuwalny. Moc była zwiększana w nim troszkę,
zwiększyliśmy. Przez was już, tak? To już przez nas była zwiększana, bo jednak trochę brakowało, te 170 koni to trochę przymało na naszych ziemiach do uprawy bezorkowej. Modelowo się dużo zmieniało konstrukcyjnie? Czy... Wiesz co, to jest 7210 jest najmniejszy model, 7250 wersji Pro to mówimy. To był największy model. Tak jak rozmawiałem z mechanikiem, który to jest, właśnie pomagał mi tu skrzynię robić, to jest jeden z pierwszych mechaników w Interhandlerze, który pracował. Pozdrawiamy Piotrusia. To jak mi tłumaczył, jak rozebraliśmy, okazało się, że w tym ciągniku już jest skrzynia modelowo od 72-30 do 50. Wentylator jest też większy, bo tam jest ilość łopatek na wentylatorze, jest większego założony. Jest pompa modelowego też modelowo od większego ciągnika, bo z zaworem AFC jest o przekroju większym. Także nawet jak te ciągniki były produkowane, to tylko były nawet czasami niektóre podzespoły zakładane od większych, tylko szybko. Jedynie co się różni od 72-30 i wzwyż, średnicą tylnej półosi i siłownikiem wspomagającym do podnośnika, tym się różni. No i ten 7210 i 20 nie ma interkulera i ma dwa wałki, ten 10-20 ma dwa wałki, 540-1000, ale to na chłopacy, nawet jak ktoś tam jest w temacie, to wie, że przystawki pasują do każdego z modelu, to się odkręca, i, bo to napędzane jest hydraulicznie. Modelowo czasami się różniły pompą paliwa, wiadomo, że wtedy jest większa dawka i wtryski będą inne. Tak samo jak skrzynia biegów jest wtedy w 10-20 na koszu, teraz nie powiem ci na którym, zakresów wysoki, chyba niski, średni jest po 5 tarczek, powinno być, a 30-40-50 po 7 tarczek. To już w tym ciągniku było po 7 tarczek założonych. Nawiążę jeszcze o zwiększaniu mocy do mojego kolegi Filipa, którego bardzo pozdrawiamy, też tutaj nam trochę pomogli. Przy zakupie tego ciągnika, no mówi, że jeżeli chodzi o te ciągniki, to brać i się nie bać, bo jeżeli chodzi o naprawę, to no też porównując do John Deere'a, porównywaliśmy koszty, dużo tańszy w eksploatacji jest ten ciągnik. 340 koni mają w 7250 zrobione ciągniku, także no nie mało, nie mało. Gdzie i model... wytrzymuje. I wytrzymuje, gdzie modelowo oryginalnie miał 240 koni. Ważyliście go? Tak. Bez obciążników 8 chyba 200 waży. I bez z pustym bakiem. 8400 z pustym bakiem tam. Niecałe. 8300 chyba 50. Bo on tak długościowo, on może tak nie sprawia wrażenia. Nie, jeżeli chodzi o wagę, to nie jest ciężki ciągnik, tak? No bo teoretycznie alternatywa dla tego z John Deere'a, no to seria 8, tak? No 8 no od Case'a jest cięższa. Ale kaprytowy taki zwinniejszy ciągnik. Zwinniejszy. Tak? Ja się bałem, że będzie miał na szerokim gumieniu mały skręt, ale zaskoczyłem się, naprawdę. Potężny ma, jeżeli chodzi o ten ciągnik. Jeżeli chodzi o zwinność, dosyć fajnie jest. No jedyne co taki... Do tego trzeba się przyzwyczaić, że tego nie ma rewersu przy kierownicy, tak? Jak ktoś tam jeździ z rewersem, no to jednak do tego się człowiek przyzwyczai. No do tego trzeba się, jak to mówią, nauczyć. Zwiększenie mocy, bo tu silnik Cummins'a jest to... ogólnie na rynkach światowych to jest bardzo, bardzo, bardzo popularny silnik, gdzie był montowany w maszynach budowlanych, z tego co się dowiedziałem, w jakichś półciężarówkach, czyli takich tych do 7 ton tych amerykańskich był montowany, w agregatach prądotwórczych, pompach wody, także naprawdę dużo, dużo tego było. Z częściami do silnika na dzień dzisiejszy nie ma naprawdę problemu. Do skrzyni biegów, tak jak się tam wywiadywałem, no w większości części są dostępne. No jeżeli jakieś już takie rzeczy, które naprawdę się rzadko psują, no to już wtedy trzeba szukać na rynku części wtórnych, czyli gdzieś tam z rozbiórkowych. Ale tutaj na naszym terenie mamy takich dwóch handlarzy, którzy rozbierają ciągniki, także części można... To jest model popularny, także tutaj... Tak, to powiem jeszcze taką ciekawostkę przy zakupie tego ciągnika. Będąc w warsztacie tego pana, od którego go kupowaliśmy... No był na warsztacie rozebrany taki case, starszy, bo z 84 roku. No to chodził przy rębaku w lesie. To niby udonkiem montowane 46 tysięcy godzin ma i od nowości chodził w rębaku. Ale no tak ciężko, że nawet dwa wałki miał ukręcone. Dwa wałki ukręcone i przednia przystawka wyrwana od, gdzieś tam widać go ciągali, wyrwana była od obciążników. No ciągniki no mają miano niezniszczalnych, tak? Takich, jak to mówią w cudzysłowie, idiotoodpornych. Ale no na dużo potrafi wybaczyć.
dokładnie. A jeszcze taka ciekawostka, w starszych modelach nie było 18 biegu, tak? Tak. Była 33, jechał maksymalnie, czy tam 30, a się okazuje, że co prawda tutaj już jest oryginalnie 18 bieg, a tam wystarczyło tylko wyfrezować otwór i coś trzeba było dołożyć, czy nie? Bo nie, teraz, nie, na ustawienie linek. Linki. Wyfrezować otwór i 18 bieg się wbijał. No on był cały czas, tak. Tylko to było ograniczenie na jakieś kraje, prędkościowe. Tak. To jeszcze może nawiążę do tego quickshifta. To jest od razu przebicie z szybkiego wstecznego na szósty bieg, żeby nie ciągnąć dźwigni do tyłu i wtedy od początku, bo to też męczy skrzynię, tak? A tak od razu może zaprezentuję. O, z szóstki tutaj jest krótsza ta rączka i tu jest jakby zaspawane i tu jest od razu przebicie tu. I wtedy jak chcemy wolne, no to trzeba w lewo i do tu zjechać. No, jeszcze co posiada, to biegi pełzające. Tak, tutaj się załącza. O. No i wszystko sterowane mechanicznie na zasadzie przepływu olejów, rozdzielacz i dźwinki wszystko ciągną. Bo to w ogóle to rozwiązanie tego właśnie staram sobie to wyobrazić, jak to działa, na jakiej zasadzie, no bo ciągniemy od jedynki w jednej linii tutaj przełączamy. To jest, tu akurat jest taki rozdzielacz pod schodkami, za akumulatorami tego nie widać. Linki po prostu mają taką, jakby wytłumaczyć, takie kółko, które ma wyfrezowane, takie ma plastikowe prowadzenia i jak kręci się rozdzielaczem, to te kółko po prostu kręci się i prowadzi w rozdzielaczu w plastru takie dwa wypustki, mają takie z tego pręciki, które sterują suwakiem zaworu hydraulicznego i on po prostu daje na poszczególny kosz ciśnienie oleju. Czyli to koło jakby jest. Tak, i to mówię, nawet jak w kierunku oleju. To nawet jak ja przed rozebraniem, to człowiek tam jakoś sobie wyobrażał, jak to działa, no to jak to wiadomo w hydraulice powinno, że to wszystko szczelnie powinno być, a to inaczej działa. Tu jest po prostu nie ma dużego ciśnienia, ale są duże przepływy, tak? Uszczelnienia to nie są o-ringi, tak jak w zwykłych rozdzielaczach. Tam są po prostu pierścienie teflonowe, że one się pod dużą ilością oleju po prostu rozprężają i uszczelniają. Nawet jak gdzieś jakieś są przecieki, to jest tak skonstruowane, że ma chodzić i jechać do przodu. No i co? No wszystko duże przede wszystkim. Czy tryby, czy łożyska, no to wszystko to razy trzy do takich normalnych, współczesnych ciągników. Czy tylni kosz, jak widziałem właśnie, jak byłem tam po części, widziałem kosz talerzowy tylniego mostu, no to wielkości tej felgi, to wszystko takie wielkie. I to tutaj tata też ma zamysł dołożenia płaskownika na całej szybie. Nie wiem, czy tutaj pójdzie do góry, czy tutaj na dół będzie skierowany do zawieszenia po prostu monitorów. Ciekawą rzeczą, którą chcemy właśnie w nim dołożyć, nawigacja będzie dokładana z John Deere'a. No, bo mamy John Deere'ów mamy już... i do tego będzie też dołożony dokładnie. Uniwersal, tak? Tak, no, autotrack dokładnie. Z kierownicą. Autotrack. Aczkolwiek zobaczymy, czy z kierownicą oryginalną John Deere'a, bo chcę tutaj z konkurencją trochę porozmawiać, czy nie dadzą rady dorobić kierownicy na zasadzie nakładki na oryginalną kierownicę niż oryginalnej John Deere. Chyba lecimy z konkretami, to nie będziemy o John Deere. Tak, bo to nie ten kolor jest. Nie ten kolor. No strasznie wyślizgana była właśnie ta flansza od zmiany biegów, tak? Powycierana i po... No ostre rogi po prostu ma. No widać, że dużo było używane przód, tył, tak? Bo on ogólnie zmęczony, czy podnośnik, czy coś nie było zmęczone, tak ogólnie technicznie, żeby w miarę był sprawny i był kompletny, tak? Bo jak już jeździliśmy, no wiadomo, że tam, mówię, wizualnie to tam odświeżyć, to tam nie problem jest, tak? Trochę pracy i czasu. Czasu to nawet sporo. Robiliście dla siebie, także zdaję sobie sprawę, że tak, to... Tak, tak. Ale żeby wszystko kompletne i w miarę sprawne było. No wiadomo, że jeszcze tutaj trochę przy podnośniku będę musiał trochę posiedzieć, podłupać, bo na pewno są na dole czujniki tensometryczne, już mają luz. No to już jakieś tam widzę, że błędy zaczyna łapać, aczkolwiek wszystko chodzi, tak? Ale już na przykład przy pracy siłowej, przy pługu już to nie chodzi, tak? Do końca. Tak jak powinno, także to trzeba będzie na pewno luzy pokasować, plus nowe te pewnie czujniki tensometryczne. No wiadomo, że to jest, no troszeczkę przy tym trzeba, jak to mówią, serca dać od siebie do takiej już wiekowej maszyny. Aczkolwiek, nie wiem, ja jeżdżę z bananem na buzi tym ciągnikiem, z początku bałem się, mówię, kurde, chyba się nie przyzwyczaję do tego, a teraz ci powiem, że no, siadam, jakbym, nie wiem, kupę lat nim jeździł. No jeżeli chodzi o tą skrzynię, to tak jak ktoś będzie się zastanawiał nad zakupem, to na pewno nie bać się, bo
bardzo intuicyjna jest w obsłudze. No to jest dźwignia tylko do przodu i tyle, tak? Niektórzy, zresztą książkowo twierdzi się, że z biegi do przodu bez sprzęgła się używa, ale już z jazdy w przód na tył powinno się ze sprzęgłem, tak? Można to zrobić bez sprzęgła, też będzie działać, ale książkowo jest ze sprzęgłem. Wiadomo, że to potem po prostu gdzieś coś z czasem może puścić. Na desce rozdzielczej podstawowe wskazania temperatur, poziomów paliwa, napięcia. Mamy tutaj kontrolki sygnalizujące jakieś nieprawidłowości. Ustawiamy również szerokość roboczą maszyny i ten komputer jest w stanie nam liczyć przepracowany areał. Mamy tutaj wskaźnik prędkości wałka. Możemy sobie włączyć wskazanie prędkości według radaru. Także sporo tych rzeczy również tutaj w desce rozdzielczej znajdziemy elektronicznych. Włącznik kierunkowskazów, kierownica również się reguluje i to w dwóch płaszczyznach. Z lewej strony koła kierownicy znajduje się też przycisk, który służył do wtryskiwania cieczy ułatwiającej rozruch, czyli do układu dolotowego. Jest możliwość prowadzenia takiej cieczy, no były takie opcje i ten przycisk do tego służył. Jakiś jeszcze konkretny klakson trzeba. Fanfary, ale to tak, ktoś się nie chce jeszcze zgodzić. To z jakimi maszynami go agregujecie? Głównie Terrano 3-metrowe na wale pełnym pierścieniowym. To jest dosyć ciężka maszyna. Brona talerzowa 4,5 metra Bednar, Swifter Disc. Brony 2 razy po 6,5 dwudziestek, czyli 12,5. No i w przyszłości pewnie może pług jeszcze dostanie, jak gdzieś tam dostaniemy piątą skibę do Fernanda ES-a. Czy tam może z używki, bo nowa to tak troszeczkę ceny z kosmosu dzisiaj to są. To coś tam jak się uda namierzyć, to aczkolwiek to mówię, no taka ciężka robota będzie przy nim. Dla niego, tak? No, z naszym gospodarstwem. No i zobaczymy, jak dostanie tą nawigację, jak będzie wszystko ok, to będzie na pewno też siał. Będzie ciągał Amazonka ADP z broną KX-a. No i zobaczymy, bo plan jest też może na jakiegoś wąskiego bliźniaka, no ale to zobaczymy jak... Do Amazonka macie 4-metrową? Nie, 3-metrową. Tylko, że pusta waży 3300. Też jeszcze wracając do tego, do maski. Poprzednie modele miały, wydawało się, że takie trochę fajniejsze rozwiązanie, bo miała prosty grill. Szerszy szerszy. Miała tą siatkę prostą i lampy schowane w środku. No to jak gdzieś tam wyczytałem, okazało się, że jest falowana blacha z tego względu, że przepustowość powietrza jest większa przez te otwory w falowanej niż w prostej. Bo jak ją rozciągnął, to jest inna w ogóle. Tak, większa powierzchnia, nie? Ja mówię, kurczę, no tamto by wyglądało ciekawsze, ale później gdzieś tam właśnie na tych forach amerykańskich czytam właśnie, że to było właśnie specjalnie zrobione, żeby większa przepustowość powietrza była. No klimatyzację ma, aczkolwiek mamy czynnik ściągnięty, bo jak rozpuławiane było, to był albo dylemat ściągać chłodnicę i wkładać do środka, gdzieś tam bawić się, a ściągnęliśmy czynniki. Teraz na wiosnę, jeszcze chyba przed tym, to założymy wszystkie uszczelnienia nowe i wtedy nabijemy czynnikiem. Tłumiki w tych ciągnikach, jak miały gdzieś tak około 20 tysięcy godzin, widać było, że dostawały wpalnik, to już w środku nie było tej rury jednej, była wypalona. A tutaj no calutka jest, tak? Tłumik też był ściągany, sprawdzany. Tłumik wodziwo jest, ktoś mi się pytał, czy wymiany, nie, jest oryginalny. Tak, to jest filtr masz hydrauliczny, tu masz jeden i tu jest siatkowy drugi pod tym. Pod tym to trzeba wiadomo olej spuścić. Do skrzyni oleju wchodzi około 180 litrów. To przy remoncie koszt zakupu oleju wychodzi tyle co części. To trzeba, no, chcąc nie chcąc, trzeba beczkę kupić. No tu masz za kołem masz rozdzielacz hydrauliki, 4 plastry. Tu masz pompę tłoczkowa i zębata. Teraz nie powiem ci, która jest która. O to tak. I tu masz radar. Po ślizgu. Tu masz kapustę od hamulców układu dwuobwodowego, bo też nie wszystkie te ciągniki miały układ pneumatyczny, bo to jest dwuobwodowy, w ogóle pneumatyczny. Nie? To też super, że trafił się. Tak, tak. Dwuobwodowy, jednoobwodowy. Nie? Ma też założony wolny spływ, w tym ciągniku jest.
No i co? Na przykład do rozbiórki fajnie też wszystko zrobione, bo są kostki. Kostki, tam nie wiem, ilośpinowe, tylko się rozkręca, jakby chciało się zdjąć kabinę. Linki od rozdzielaczy kostkami wszystko wypina i można powiedzieć przewody od orbitrolu i kabinę można do góry i w moment można i kabina jest zdjęta. No niektórzy tam mechanicy, jak tam naprawiali te ciągniki, no to już są takie sposoby bez rozbierania, bo książkowo to tam całkowicie inaczej podają, że skrzynia powinna być na leżąco składana, tutaj raczej na pionowo składana, tutaj jak są chłopacy już starzy mechanicy, to wszystko na leżąco składają. Hydraulika głównie wszystko steruje. No niby to nie skomplikowane jest, ale jak tam troszeczkę człowiek ma pojęcie po tych kanałach popatrzysz, to nie, takie dla mnie to jest proste rozwiązanie. 710? 710 na 70 R38. Aczkolwiek przód jest oryginalny rozmiar. 600 na 65, przeważnie jak ciągniki mają albo 65 w tył i przód 65, ten ma 70-65. I nie każdy producent też produkuje jak jakiś dany model profilowo 70, a przód na przykład 60 tych półwek nie robią. To bynajmniej się tak dowiedziałem na tym, na amerykańskim gdzieś tam stronie, że kabina mała jest zrobiona dlatego była, że podczas długogodzinnych pracy żeby wyczyścić filtry kabinowe tylnie, zamykałeś tego i trzeba było uderzyć drzwiami. I podciśnienie wypychało kurz z tylnych kabinowych w dachu filtrów. Mm-hmm. To na amerykańskiej stronie, tak przynajmniej gdzieś tam wyczytałem, nie? Że to tak było skonstruowane. Dlatego taka mała objętościowa jest ta kabina. No to ciśnienie się wytwarza, nie? Kabinie. No. Także ma to sens. No to zrobimy przejażdżkę zaraz, dasz mi się przejechać, co? Tym ciągnikiem. Nie ma sprawy. I generalnie ten ciągnik można zobaczyć na kanale Oskara. Dokładnie tak. Jak nazywa się kanał? Farm Garage, tutaj mamy, o, jest logo. To jest twoje logo, tak. Na masce. No właśnie, nasze wspólne, można tak by rzec. Nie zdążyłem zapytać, czyli Kamila i twoje. No to w takim razie zapraszamy na ten, zostawiam w opisie oczywiście link do kanału i lecimy się tą bestią przejechać. Odpalamy Magnuma, test zegarów i startujemy. Zakopcił, odpalił. Dokładnie tak. Dobra, wajchę do siebie, tą od zmiany biegów. Okej. Okay. Do siebie całkiem w lewo i na szóstkę. I od szóstki ze sprzęgłem i wtedy co jeden można zmieniać. Dobra, już wyczuwam sprzęgło, pierwsze ruszenie zawsze jest. To co jeden możesz brać wtedy? Między piątką a szóstką chyba jest takie zgrzytnięcie i wtedy między 12 a 13, jak się nie mylę. Takie wyczuwalne, tak leciutko będzie słychać. No ale generalnie mogę tutaj bezsprzęgłowo tak, zmieniać. To dwa praktycznie można. Dobra, my na spokojnie sobie to zrobimy. Jeszcze zimny, nierozgrany to tak. Tak. Ale to jest tak naprawdę niesamowite, że właśnie w tych latach ta przekładnia była takim pełnym power shiftem, nie? Że bez, od pierwszego biegu do 18 możemy sobie bez zmieniać. Tego. To jest naprawdę coś. Znaczy lekko. No też boję się, żeby nie przeskoczyć za daleko, nie? To tam o 2, o 3 jak przeskoczysz, to się nic nie stanie właśnie. A skrętny faktycznie. No bardzo. Szybko zawraca. Skręgło. Tak, wyłączę kierunek i teraz... Możesz przebić sobie na wolne. Dobra. I do przodu. Tutaj możesz więcej gazu dać na stajki. Okay. I z szóstki czy z ósemki można. To jest bardzo specyficzna ta skrzynia. Tak jak mówiłem, od razu jak na nią spojrzałem, to kurczę, nie wiem jak ją obsługiwać, nie? Trzeba się przyzwyczaić, tak, do obsługi tego ciągnika, ale jeżeli chodzi o to, to jak się wsiądzie w niego, wyczuje się go, to jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo przyjemny. Jak się przejedziemy, jak się on trochę rozgrzeje, o tutaj właśnie jak zmienia kosze teraz, to luz wyczuwać. Takie dłuższe jest przełączenie, tak? I czuć moc właśnie pod pedałem. No reakcja jest natychmiastowa, tak? No. Naciśnięcie i... I
I co, rozpędza się do jakiej prędkości? 38 na gazie ręcznym, 39. Mhm. Bo tutaj trochę nożny jest zblokowany, 2200 obrotów osiąga. No, tutaj powinniśmy mieć światła, nie? W ten sposób. Co, mogę sobie teraz redukować normalnie? Co jeden, jak tak, to co jeden bez sprzęgła. Bo też po prostu jak trzeba szybko zejść z biegów, no to co, po prostu sprzęgło i ciach? Sprzęgło, no i ciach, i wtedy zwalniamy. Dobra. Tutaj ta pierwsza trójka. No, to która jest. Prawo, lewo też. Ha. A, trzeba się przyzwyczaić, hamulce też ma bardzo czułe. No i co, bo takie rozpędzanie, no to jest ta szóstka bardzo, bardzo wolna, nie? No. Teraz co, mógłbym sobie sprzęgło i na przykład jakąś dwunastkę wrzucić, no, tak? No. Tak? Tylko gazu więcej trzeba dać, bo... Jasne. Jak jest już rozgrzany i masz biegi szybkie, czyli od 14 do 18, przerzucasz, to tak jakbyś, nie wiem, tylko gaz wciskał i bez stopniową przekładnią jechał. Tylko no, czujesz sam, że zmieniasz, tak? Mhm. Ale nie czuć tego przejścia takiego, jak się rozgrzeje. A macha taka prostokątna, kwadratowa. Samochód jedzie. Ale hamulce też biorą dobrze. Tutaj są... To dość nierówna ta droga jest, nie? No, i on nie wpada w takie podskoki. Jest generalnie czuć, że jest nierówno. No, ale nie ma takiego dyskomfortu, nie? Że on jakoś tak... No, no jeżeli chodzi o to, to on też bardzo długi jest. Ma taki dosyć długi rozstaw osi. I to jest... daje to, że wygodny jest, nie mając osi amortyzowanej, tak? Ciągnik jest cały sztywny. Fotel też jest dosyć wygodny. Hmm. O, niektóre ciągniki po prostu nie pozwolą jechać w maksie, bo robi się strasznie, tak? Jak go dociążymy, to jest bardzo fajnie, bo on wtedy przodem amortyzuje, jeszcze jak z tyłu ma coś zawieszone, to już w ogóle płynie po tych dziurach, nie mając osi amortyzowanej, tak? I gazem ręcznym tutaj możemy. No. Do oporu. To jest dość nierówna droga. Według katalogu, czy tamtej specyfikacji, którą znalazłem, już nie pamiętam, ale ma naprawdę stosunkowo cichą kabinę, wiesz? No, jeżeli chodzi na tamte czasy, tutaj hydraulika bardzo hałasuje na wolnych obrotach. Przy dużych obrotach już nie ma z tym problemu. Można też wyciszyć jeszcze podłogę dodatkowo. Jest plan, ale no to zobaczymy, jak tam zimę będzie z czasem następną. Kierunkowskaz. Ja sobie wcisnę sprzęgło, bo jest dość szybko. Jeszcze sobie tu zredukuję, pojadę jeszcze. No i jak widzicie, zmiana kierunku jazdy, to przeciągnięcie, wybranie tutaj tej szybszej grupy albo wolniejszej. Czy ta hydraulika? Byłem na wolnych obrotach, jak mamy skrzynię na luzie i ciągnik jest na wolnych obrotach, to skrzynia grzechocze, słychać takie uderzanie tarczek, ale to tak ma być w tym ciągniku, to jest tak skonstruowane, że właśnie tak kucze. I 18. Nie no, powiem wam, że jeśli właśnie chodzi o ten komfort, to jest spoko transportowy, nie? Wiadomo, na polu no tak nie pędzimy, także... No na polu co, z talerzówką latałem z nim do tak 12 na godzinę, no to bardzo fajnie. A jakie obroty trzymasz tak, żeby czuć, że było moc? Z talerzówką to jest przed zwiększeniem mocy było 1800, teraz mam 1650, potrafię na przykład zejść z takimi obrotami, 10 na godzinę sobie tam elegancko i... się tak nie męczyć. No przy gruberze to jest około 2000 obrotów przed zwiększeniem było mocy. Bo jednak u nas ciężkie ziemie, czuł tego grubera. Nie, no zarąbiście, panie. Dobra, cofniemy tutaj. Trzymał się. Szkoda, że nie możecie się przejechać sami, to ona tak rwie, po prostu czuć te lata produkcji, czuć tą siłę, która tutaj jest. Jest frajda z jazdy. Lekko wspomaganie działa, nie? Przy tych laczkach, wiadomo, staram się w czasie jazdy, nie? Ale nawet jak w miejscu, to daje radę. Tu jest generalnie parking, tak? No, do przodu jak to.
O, i mamy pozycję parkingową, skrzynia się blokuje. Nie musimy w sumie zaciągać ręcznego, nie. Tak? No, zgasimy. Nie będzie. O, zapomniany. O, bo tak kiedyś go zostawiliśmy na całą noc i się rozładował cały. Tak jak my go jeszcze go kupiliśmy, przyrost. To wiesz co, przez rok wzrost ceny, to tak ci powiem, że z 20 tysięcy bym musiał teraz dorzucić do tego. Mam nadzieję, że materiał był dla was ciekawy. Rolnicy, których odwiedziłem, wiedzą o tym sprzęcie naprawdę dużo. Włożyli dużo serca, żeby ten ciągnik wyglądał tak, jak teraz wygląda. Więc myślę, że ta łapka w górę im się tutaj należy i komentarz odnośnie tego sprzętu również. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Subskrybujcie i trzymajcie się. Cześć!